Matylda nie ma pojęcia, że jej były chłopak Krzysiek Marczak chodzi do tej samej szkoły. Przeniósł się tu tydzień temu i już zaprzyjaźnił się z kilkoma uczniami. Patrzcie. Kupiłeś nową uprząż? Patrz. Ej, nie pierdziel. Co ty gadasz? Ile dla nią dałeś? Zajebiste. Ja przymierzałem się właśnie do takiej, tylko kurde, się ta cena. Ej, nie, mogę tylko pomarzyć o takiej. Wiesz, mogę ci odprzedać moją starą, też jest spoko. Spoko. W ogóle pytanko, co robicie w weekend? Może jakiś wypad w góry, co? Świetny pomysł, ma być pogoda. Tak? No, tak? No. Mógłbym wziąć moją dziewczynę Olę, bo zaczyna się uczyć wspinaczki właśnie. Nie, jasne, nie ma sprawy, nie? Czemu nie? Jasne. Dobra. To się umawiamy, nie? Jasne, to jesteśmy umówieni, super, pewnie, super, ci. Zajebiście, cześć. Dobra, cześć, Maciej, hej. Ej, uprząż. Kapnął się. Ja mam tylko 1000 zł. A co to? Krzysiek? Matylda? Co ty tutaj robisz? A ty? Musiałam zmienić szkołę, żeby się od ciebie uwolnić. Ej, ja też. Ja też musiałem zmienić szkołę. Po tym, co napisałaś o mnie na blogu, byłem spalony w naszej starej szkole. Napisałam prawdę. Zrobiłaś ze mnie potwora. Jakiś koszmar. Napisałaś o mnie straszne rzeczy, najgorsze. A ja cię tak kocham. Ja cię tak kocham, naprawdę. Naprawdę, ale porozmawiajmy, pogadajmy, dobrze? Nie chcę z tobą gadać. Z tobą chodzi do jednej szkoły. Ale będziemy mieli dziecko, powinniśmy być razem. Razem, tak? Nigdy nie będzie mrozy. Matylda, stój! Ja nie jestem potworem, nie jestem taki, jak mówi o mnie Matylda. No, kocham ją, byłem dla niej dobry, kupowałem jej prezenty, nigdy jej nie zdradziłem. No, czasem tylko tracę nerwy, to wszystko. U mnie w domu zawsze tak było i wszyscy jakoś żyją.